Chciałbym kontynuować moje rozważania na temat COVID-a i związanych z nim dylematami. Dzisiaj chciałbym podjąć temat, który wydaje się nieaktualny, staroświecki i taki nieprzystający do naszej współczesności. Mianowicie chciałbym kilka słów powiedzieć na temat służby innym. Dla mojego pokolenia to nie było słowo bez znaczenia, to nie był pusty dźwięk, ale w procesie socjalizacji, przypominam, że chodzi tu o lata 60. i 70., bardzo istotnym czynnikiem wychowawczym dla młodzieży był udział w różnych organizacjach, czy to kościelnych, czy przyszkolnych. Muszę powiedzieć, że moje doświadczenia jako dziecka i młodzieńca z kościołem nie były najlepsze, więc o nich nie będę mówił. Natomiast bardzo ciepło i z wdzięcznością myślę o postponowanych dzisiaj przez wielu organizacjach nazywanych jako organizacje komunistyczne. Dla nas one tego przymiotnika w sobie nie miały. Były po prostu organizacjami młodzieżowymi, pozwalającymi na aktywację pewnego potencjału społecznikowskiego w młodych ludziach. Konkretnie we mnie i w moich rówieśnikach, w bardzo takim małomiasteczkowym środowisku, harcerstwo stanowiło istotne dopełnienie właśnie socjalizacji rodzinnej, religijnej czy szkolnej, bo łączyło się z pewną bezinteresownością, nieujętą w żadne sprawdziany, oceny, a jeżeli już to te oceny były formą sprawdzianu samego siebie. W każdym razie w pewnej historycznej czy takiej wspomnieniowej perspektywie tak to widzę. I muszę powiedzieć, że dla dziecka z pierwszych lat szkoły podstawowej, przynależność do zuchów, bo to był ten pierwszy etap przed właściwym harcerstwem, to były pierwsze takie doświadczenia autonomii, samodzielności, wyjazdu na kilka dni poza dom. Bardzo ciepło o tych doświadczeniach myślę. Jednak szczególnie istotne ze względu na temat, o jaki dzisiaj chcę poruszyć, to były lata już harcerstwa, późnych lat szkoły podstawowej, a zwłaszcza pierwszych lat szkoły średniej. W moim wypadku było to liceum ogólnokształcące w Lubaczowie. I to bardzo ciekawe, że przychodząc z środowiska małomiasteczkowego do dla mnie wtedy dużego miasta, jakim był Lubaczów, dość szybko powierzono mi drużynę harcerską w szkole podstawowej i dla mnie, 15-16-latka, to oznaczało przejęcie prawdziwej odpowiedzialności za tę grupę dzieci, już dorastającej młodzieży. I pamiętam, że to na mnie miało duży wpływ w sensie takiego dojrzewania, że nie żyję tylko dla siebie, że o to muszę się troszczyć za innych, muszę dbać o budżet, o bardzo drobne rzeczy, które wyrabiały pewne takie społeczne kompetencje, jakby to, o czym mówiłem w naszym pierwszym rozważaniu na temat wiersza Miłosza Miłość. Tam poeta głównie mówił o sobie, jak zwrócenie uwagi na przyrodę, na świat zewnętrzny pomagało mu
przezwyciężyć traumę doświadczeń wojny, horroru wojny. Ja myślę, że takie zaangażowanie w ramach właśnie harcerstwa było dla mnie taką szkołą wyjścia poza siebie, nie koncentrowania się tylko na własnych jakichś problemach związanych czy to z nauką, czy z adaptacją do nowego środowiska. Po prostu miałem dodatkowe zajęcie, żeby dbać o innych, myśleć o nich, zastanawiać się, czy sobie poradzą z takimi czy innymi wyzwaniami w ramach właśnie działania harcerstwa. I to wspomnienie moich zaangażowań właśnie w organizację harcerską ma ścisły związek właśnie z dzisiejszym doświadczeniem pandemii, którą przeżywamy wszyscy w taki czy inny sposób od praktycznie wczesnych pierwszych miesięcy tego roku, bo wydaje mi się, że ta zdolność empatii, dostrzegania innych, widzenia ich potrzeb, czasem ich nieradzenia sobie z bardzo drobnymi sprawami. Często ta pomoc może polegać na uśmiechu, na wymianie wrażeń, trosk, ale też w takiej pomocy, na przykład w zakupach, w zwróceniu uwagi na, no to czasem nie jest miłe, ale jednak trzeba to robić, że ktoś przez roztargnienie zapomniał założyć maskę, na przykład w autobusie czy w tramwaju. Kilka razy to zrobiłem i muszę powiedzieć, że spotkało się to z dużym zrozumieniem współpasażerów i tak samo ja reaguję na podobne zachowania innych. Więc chcę powiedzieć, że dylematy covidowe czy pandemiczne mogą oznaczać również takie tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, wspierania się w tym, co dobre, trzymanie dystansu w sytuacjach, w których nie jest to takie łatwe. Czasem może się to łączyć z potrzebą i koniecznością wejścia w jakąś polemikę. Tak mi się kiedyś zdarzyło w sklepie, gdy zwróciłem uwagę starszej pani, że nie trzyma dystansu, na co ona zareagowała dość obcesowo, gniewnie, że jestem idiotą, że wszyscy jesteście idiotami, ale wtedy właśnie ta solidarność innych, którzy mówią, ależ proszę pani, to nie jest nasz wymysł, to jest jedyna forma, w jakiej możemy się uchronić wspólnie przed zarażeniem. Widziałem, jak ta agresja opadała. Więc innymi słowy, może tak być i powinno chyba tak być, że w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni ograniczyć nasze wychodzenie z domu, nasze wyjeżdżanie z miasta czy z kraju, mogą nam pomóc w tym, żeby się bardziej świadomie żyć tu i teraz, bardziej świadomie przeżywać to, że słowo, gest, czasem wyraz twarzy może być takim sygnałem, że jesteśmy dla siebie ważni, że wspieramy się wzajemnie, że w takich najbliższych relacjach dobrosąsiedzkich czy rodzinnych jesteśmy w stanie ten dobrostan ogólny utrzymać, a nawet i powiększyć. Także dla mnie okres pandemii jest również okresem, kiedy staroświeckie słowo służba innym nabiera bardzo konkretnego wymiaru i chciałbym, żeby to było naszym wspólnym odkryciem, żebyśmy naprawdę robili wszystko, żeby nie tyle pandemia nas ograniczała, ale wyzwalała w nas ten potencjał dobra, życzliwości, empatii wobec drugiego i
to jest pewne odkrycie dla mnie zaskakująco pozytywne.